drodzy, witajcie! Dzisiaj chciałabym powiedzieć kilka słów na temat zaparć. Niestety często się zdarzają osoby, które mają taki problem. Jest on dosyć poważny, tak? Bo tutaj chodzi o nasze jelita. No i dlatego tutaj idę z pomocą. Powiem Wam, na czym to wszystko polega i jak sobie z tym poradzić. Więc tak, na pewno najważniejszą rzeczą, która możemy zrobić, jest zastosowanie lewatyw. Lewatywy są po to, żeby odblokować nasze jelito, żeby ono zaczęło normalnie pracować. Wiadomo, że jeśli ktoś na przykład latami zażywał nieodpowiednie produkty żywieniowe, jadł za dużo białka, mięsa, no to wtedy po prostu ma zablokowane te jelita, są substancje gnilne i w ogóle wszystko trzeba oczyścić z tych jelit, żeby je jakby doprowadzić do równowagi. Dodatkowo brak odpowiednich bakterii probiotycznych w naszych jelitach jest dość częstym problemem. Gdyby była dobra flora bakteryjna, to nie byłoby problemów z zaparciami. Niestety często jest tak, że ten problem pojawia się, bo nie ma właśnie tych bakterii. Nie ma błonnika również. Dzisiaj wszyscy jedzą przetworzone pożywienie, w którym nie ma błonnika. Wszystko jest oczyszczone. Dlatego uważajcie na to, co jecie, wybierajcie świadomie, bo tak jak mówię, po prostu nie będzie regularnego wypróżniania. Jeśli w ogóle generalnie powinniśmy się wypróżniać na przykład tyle razy, ile jemy posiłek w ciągu dnia, a niestety ja znam osoby, które po prostu raz na tydzień idą do toalety, to już jest patologia, tak? To już nie można nic dobrego na temat tego powiedzieć, bo tutaj to się wiąże często z migrenami, z wysypkami, z alergią, z różnymi rzeczami, dlatego że nie ma regularnego oczyszczania, jeszcze dodatkowo nie pijemy wody. Nasz organizm się składa w 70% z wody, nasz mózg w 80%, więc jeśli nie będziemy tej wody dostarczać, to wtedy nie będzie organizm pracował. Nie będzie się miał z czego tworzyć kał, będą zaparcia i w ogóle to wszystko jest wtedy zaburzone. Dlatego tak jak mówię, tutaj zwracam uwagę na to, co powinno być zrobione najpierw. Najpierw potrzebujemy oczyścić nasze jelito ze złogów, które tam się skumulowały podczas całego naszego życia, bo często człowiek się nie oczyszcza regularnie. Jeśli tego nigdy nie robił, to też musi to zacząć robić, żeby się lepiej poczuć. Wiadomo, że w jelitach zalegają nam toksyny. W związku z tym po prostu musimy te toksyny usunąć, żeby się lepiej poczuć. I doprowadzić to jelito do takiego stanu, gdzie będzie samo pracowało i nastąpią regularne wypróżnienia. Przynajmniej jeden raz na dzień. Najlepiej się wypróżnia między 5 a 7 rano, wtedy najlepiej nasze jelito pracuje. Odnośnie wody to zupełnie inny temat, poruszę go kiedy indziej, natomiast zwracam Wam szczególną uwagę na to, że 2 litry wody dziennie powinniśmy wypijać i to się nie wlicza kawa, herbata, nic. Samej wody powinniśmy wypijać 1,5 do 2 litrów dziennie. Wtedy organizm wydala toksyny, tak? Wtedy się pocimy i tak dalej, to jest wszystko ważne. Dobrze. Żeby jakby usprawnić funkcję jelita naszego, jelit naszych generalnie obu, jelita grubego i cienkiego, musimy po prostu zastosować lewatywy. Lewatywa jest o tyle wspaniałą rzeczą, że ona odblokowuje nam to jelito, pozbywamy się nadmiaru, w ogóle pozbywamy się bardzo wielu toksyn z organizmu, zalegających tam kamieni kałowych i w ogóle tak naprawdę czujemy się wtedy lepiej. Spadają nam kilogramy, bo tam czasami nosimy tyle po prostu kilogramów tego czegoś, że warto to zastosować. Jeśli zrobimy takie lewatywy i od razu mówię, nie zrażajcie się, nie uciekajcie od razu, jak Wam nie wyjdzie za pierwszym, za drugim, za 5 razem, dlatego że trzeba mieć do tego cierpliwość. To nie jest taka rzecz, że jeśli się nie wypróżniacie, macie tyle lat, od samego dziecka czasami osoby mają problem z wypróżnianiem, więc to jest naprawdę długi okres i trzeba mieć cierpliwość do tego, żeby po prostu to jelito zaczęło normalnie pracować. to jelito też nie będzie pracować, jeśli nie dostanie błonnika z pożywienia, jeśli nie będzie właśnie tej wody, jeśli nie będzie probiotyków, jelito nie będzie pracować. I zwracam Wam tutaj szczególną uwagę na to. Jeśli już oczyścimy i z pasożytów, i z tych kamieni kałowych, z tych wszystkich innych niepotrzebnych rzeczy nasze jelita, to wtedy jakby ta flora bakteryjna i zasiedlimy oczywiście probiotykami, bakteriami odpowiednimi, dobrą florą bakteryjną, tam się rozmnoży to, no to wtedy jelito zacznie samo pracować. Już nie będziemy musieli drastycznie jakoś tam działać. Od czasu do czasu warto zawsze sobie zrobić taką lewatywę, tak samo właśnie jak myjemy ciało, tak samo czasami warto umyć sobie też wewnątrz nasze jelito, żeby się poczuć lepiej, żeby utrzymać po prostu zdrowie nasze. I odradzam Wam stosowanie takich rzeczy jak zioła przeczyszczające. Często osoby, które zażywają regularnie takie właśnie zioła jak kora kruszyny, mają problem później z wypróżnieniem. Jeśli odstawią to, jelito przestaje pracować, jest rozleniwione. To nie może tak wyglądać. Jeśli mamy oczyszczanie, faktycznie nie można tego ruszyć, to wtedy może maksymalnie przez 3 dni możemy coś takiego zastosować, ale jest to naprawdę drastyczne zioło i ono uzależnia. Samo robienie lewatyw też odblokowuje jelito. Więc tak jak mówię, nie ma tutaj, to nie jest inwazyjne. Więc tak jak mówię, oczyszczamy jelito ze złogów, z kamieni kałowych, z tego wszystkiego, co tam się przez lata zgromadziło. Jeśli już odblokujemy, to wtedy zastosujemy probiotyki odpowiednią dietę, która ma w sobie błonnik. Można się wesprzeć również takimi ziołami jak babka płesznik, babka jajowata, siemielniane zmielone, ostropes plamisty. To wszystko można sobie zmieszać, takie po łyżce zjeść na dzień. Tam jest właśnie ten błonnik i to pomoże nam też wyregulować pracę jelit. Słuchajcie, jeśli już zrobiliście to wszystko, zasiedliliście te odbudowaliście florę bakteryjną i tak dalej, zrobiliście wszystko, daliście sobie czas na to, bo to wiadomo, nie będzie trwało tydzień ani miesiąc. Jeśli całe życie nie mogliśmy się wypróżnić, to potrwa, zanim się to jelito odblokuje. Dlatego dajcie sobie czas, nie zniechęcajcie się od razu po paru dniach, po prostu dajcie sobie czas. To jest wszystko potrzebne. To się będzie wydarzało, ale powolutku, u niektórych szybciej, u niektórych wolniej, ale nie wolno tego jakby zaprzestać. Jeśli już za to się zabierzecie, to zróbcie to dobrze. I tak jak mówię, no jeśli zrobiliście już wszystko, o czym mówiłam, czyli właśnie te probiotyki, oczyszczanie i tak dalej, i z pasożytów, a dalej jest problem, no to warto by sięgnąć głębiej, sprawdzić, może w rodzinie, w relacjach przodków coś się wydarzyło. Dlatego teraz Wam powiem, z czym to się je i jak na to patrzy totalna biologia. Zatem zaparcie to konflikt tożsamości w obrębie własnego terytorium. Gdzie jest moje miejsce? Kim ja tu jestem? Symbolicznie nie mam miejsca, w którym mógłbym się wypróżnić, w którym mógłbym być sobą. Tu może być bardzo wiele wariantów tego konfliktu, ale na pewno jest to często związane z obawą, że nie uda nam się przepchnąć kęsa do końca, na zewnątrz. Niezdolność do przeprowadzenia czegoś do końca. Kiedy nie wiem, jak się odnieść do jakiejś sprawy niewygodnej, paskudnej, staram się to jakoś poukładać, a nie mogę. Często takie rzeczy programują się już we wczesnym dzieciństwie. Programem może być też rozłąka, gdzie chcemy kogoś bardzo zatrzymać przy sobie, a nie możemy, bo osoba zmarła. To może być odczucie jako chęć zatrzymania kogoś przy sobie, bo nie pogodziłem się z czyjąś śmiercią. Więc jeśli tutaj pogrzebiecie, to również możecie znaleźć odpowiedź na Wasze problemy zdrowotne. To by było na tyle dzisiaj, moi drodzy. Macie jakieś pytania, to piszcie pod filmem. Życzę Wam odblokowanych jelit i do zobaczenia następnym razem. Hej!